Sił policyjnych w Katowicach nie widziano od dawna. Od wczesno-popołudniowych godzin w kierunku Chorzowa ciągnęły kilkusetosobowe grupy kibiców z całej Polski. Była grupa antyterrorystyczna. Były siły policyjne. Do meczu pozostawało jeszcze kilka godzin. Policja miała być gwarancją, że na stadionie będzie bezpiecznie, że nikomu nic się nie stanie. Kibice z całej Polski zawarli rozejm, ale był to rozejm pozorny. Waśnie klubowe dawały znać o sobie. W tramwaju podczas bójki między kibicami Krakowa i Szczecina śmiertelnie raniony nożem został 20-letni mieszkaniec Pomorza. Im bliżej meczu, tym szybciej zapełnił się chorzowski gigant. Coraz więcej na stadionie widać było także pomarańczowych kurtek sygnalizujących potencjalne kłopoty. Było pogotowie, było zabezpieczenie medyczne, ale w jednym przypadku okazało się, że pomoc przyszła za późno. Obawiano się Anglików, tymczasem sektor angielski był najbardziej spokojny, dokładnie odizolowany, nie sprawiał żadnych kłopotów. Coraz więcej pomarańczowych kurtek powodowało, że i policja stawała się nerwowa, i postronni widzowie. Sporo sympatyków Śląska Wrocław, właśnie tych, przez których zamknięto wrocławski stadion. Na bramach wejściowych przeprowadzano dokładne rewizje. Odbierano ostro przedmioty i alkohol. Okazało się jednak, że stare ławki na stadionie śląskim, że zmurszały beton, są doskonałą bronią. Chciano, aby było spokojnie i bezpiecznie. Były to jednak tylko marzenia. Na 50 minut przed meczem rozpoczęła się walka. Z jednej strony rozwydrzona Żulia, nazywająca się kibicami, z drugiej policja. W pierwszej fazie bez tarcz i z krótkimi pałkami. Wynik tych starć był do przewidzenia. Raz po raz na ziemię padał policjant, kopany i bity przez tłum wyrostków. W pewnym momencie duża grupa policjantów została wyparta. Dopiero zdecydowana akcja grupy antyterrorystycznej i specjalnie wyposażonej policji spowodowała, że spokój został przywrócony częściowo, bowiem co pewien czas w różnych sektorach wybuchały starcia. Policja interweniowała, ale mimo dużej liczby wydawało się, że jest jej za mało. Jeżeli nie chcemy dopuścić do tego, aby polskie stadiony stały się stracić zdrowie, a nawet życie w po meczu, rozpoczęło się już na kilkadziesiąt minut przed początkiem meczu Polska-Anglia. Sektor zajmowany przez pseudokibiców w pomarańczowych koszulkach sprawiał kłopoty od początku. Wulgarne, prowokacyjne zachowanie, wrzucanie policji ławkami, kamieniami spowodowało, że nikt nie patrzył na rozgrzewkę drużyn, a wszyscy obserwowali trybuny. A tam rzeczywiście policja była w nie lada opale. Początkowo do akcji przystąpiono bez tarcz i z krótkimi pałkami. Później była grupa z dużymi pałkami, ale nadal nie było tarcz. To prowokowało wyrostków do agresywnego zachowania, do po prostu prób bicia policji. Kilkakrotnie widzieliśmy obrazek, iż policjant leżał na ziemi, a grupa 5, 6, 10 młodych ludzi biła go, kopała, starając rozbroić jego z posiadanego sprzętu. Koledzy tymczasem nie za bardzo mogli przybyć z odcieczą, ponieważ sami mieli pełne ręce roboty. Byli pierwsi ranni, którym należało udzielić pomocy, ale to nawet nie ostudziło młodych ludzi z Wrocławia, którzy agresywnie zachowywali się do końca. Policja przez pewien czas zmuszona była cofnąć się do tunelu. To także służyło do przegrupowania sił. Tak wyglądały ławki Stadionu Śląskiego.
A to chyba najbardziej dramatyczny moment. Policja spychana coraz wyżej ku koronie stadionu zostanie za moment z tego sektora po prostu wyparta. To spowodowało, że w tym kierunku udała się grupa antyterrorystyczna. Uprzedzam nieco wypadki, że zjawił się oddział policji z tarczami, bo przecież nie można było tego sektora tak pozostawić. A zachowanie tych wyrazków na pewno długo pozostanie w pamięci spokojnych kibiców obserwujących mecz na stadionie Śląsk. A to sektor angielski, mimo że używali nazwy oficjalnych chuligani, zachowywali się bardzo potulnie. Chyba nie spodziewali się takiego przyjęcia w Polsce. Ich w pewnym momencie już nikt nie atakował, kibice rozgrywali walkę między sobą. Przypomnijmy, była już jedna ofiara śmiertelna, kilkanaście osób poszkodowanych, a to odzyskanie sektora 20 i 19 przez policję i oddział antyterrorystyczny. W efekcie zaś na stadionie śląskim kilkunastu policjantów przebywa w szpitalu. Zniszczono kilka autobusów, zniszczono kilka innych środków lokomocji, a tego rodzaju scenek widzieliśmy bardzo dużo. Wydaje się, że policja musi zwrócić się o pomoc do społeczeństwa, do odpowiednich instytucji, aby zakupiono jej odpowiedni sprzęt. Należy udać się na szkolenie, aby uniknąć tego rodzaju dramatycznych obrazków. Udzielano doraźnej pomocy, a wandale w tym czasie niszczyli ławki, atakowali policję. To już rozgrywka na sektorze centralnym pod lożą honorową. Myślę, że dla oficjeli oglądających to widowisko to także był materiał do przemyślenia. Mecz z Anglią zremisowaliśmy, natomiast Stadion Śląski nadaje się do ponownego remontu. Taka jest cena, ale czy widowisko sportowe...